To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku, o odwadze patrzenia, rusza piąta edycja nagrody imienia Krzysztofa Millera na najciekawsze, najlepsze, najbardziej wartościowe zdjęcia z Polski i z całego świata. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Historia mojego życia to historia ciągłego bujania się, bujania się we wszystkich kierunkach, bujania się z boku na bok, z lewej na prawo, tak jak bujam się w hamaku, albo od przodu w tył i z powrotem, tak bujam się w fotelu na biegunach. Bujanie może zaczynać się od wschodu, a kończyć na zachodzie. Może zdążać ku północy lub południu i odwrotnie. Od północy ku południu, od południa ku północy. Bujałem się we wszystkich kierunkach świata, na wszystkich poziomach i pionach, o każdej porze dnia i nocy. Bujałem się we wszystkich stanach emocjonalnych mojej świadomości. Tak pisał w książce wydanej w 2013 roku książce zatytułowanej 13 wojen Jedna Krzysztof Milew, nasz redakcyjny kolega, którego nie ma już z nami, ale za to po raz piąty organizujemy nagrodę jego imienia. Państwa i moją gościnią w 8.10 jest dzisiaj szefowa działu foto Gazety Wyborczej Beata łyżwa Soku. Dzień dobry Beato. Dzień dobry Michale. To może zacznijmy od początku. Książka Krzysztofa, o której wspomniałem ciągle jest do zdobycia. Mogą nasi słuchacze, nasze słuchaczki przypomnieć sobie jego dokonania. No ale kiedy go zabrakło pojawił się pomysł tutaj w redakcji, aby upamiętnić tego wspaniałego fotoreportera wojennego i nie tylko i stworzyć wyróżnienie któremu on patronuje. O co dokładnie chodzi w tej nagrodzie? Nagroda imienia Krzysztofa Millera ma być taką inspiracją przede wszystkim dla młodych autorów, młodych autorek, którzy postanowili zająć się fotografią, fotografią reporterską, ale nie tylko. W tytule tej nagrody mamy odwagę patrzenia. Nagradzamy odważne patrzenie, odważne przeglądanie się temu, co się dzieje, realizowanie też trudnych historii, to może przede wszystkim, takich, które jak Często powtarzam, mimo że pracuję w gazecie wyborczej, w dzienniku, nie zawsze mają szansę trafić na pierwszą stronę gazety. Co to znaczy, przynajmniej z Twojego punktu widzenia, fotografki, fotoedytorki, osoby, która kieruje całym działem, patrzeć odważnie? Przede wszystkim być blisko ludzi i takich historii, które są niełatwe do opowiedzenia. Wymagają czasu, bycia właśnie blisko bohatera, zdobycia też wiedzy na temat bohatera, na temat historii, wejścia w wydarzenie, bo też jak Państwo będziecie mieli szansę zajrzeć na stronę Gazety Wyborczej i obejrzeć materiały z poprzednich lat, to widać, że nagradzamy materiały, które nie tylko dotyczą właśnie takich głównych wydarzeń, tego, co w danym momencie się dzieje, ale są tam też historie bardzo osobiste. I historie podróży, historie takie autorskie, intymne. Więc tak jak powiedziałam, to chodzi o to, żeby w tej historii pobyć i też ją opowiedzieć w sposób taki niepowierzchowny. Podam adres wyborcza.pl ukośnik zdjęcia. Tam osobny serwis poświęcony nagrodzie imienia Krzysztofa Midela. Ty mówisz o wydarzeniach aktualnych, o tym, czym żyje cały świat. Każdy rok to są oczywiście zgłoszenia z różnych części świata, ale czy spodziewasz się, że w tym roku... Będzie przede wszystkim fokus na Ukrainę, jak to się mówi, to znaczy, czy spodziewasz się bardzo wielu materiałów fotoreporterek i fotoreporterów właśnie stamtąd, z frontu, z kraju, który od 24 lutego przeżywa drugą falę agresji rosyjskiej? Faktycznie jest tak, że co roku się czegoś spodziewam, i właściwie co roku te materiały mnie zaskakują. Jest mnóstwo takich historii rzeczywiście, które dotyczą, tak jak powiedziałeś, tego, co się dzieje, i pewnie będzie sporo materiałów właśnie z Ukrainy. Liczę na to, że będzie mnóstwo materiałów, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego, bo też fotoreporterzy je cały czas tworzą i może nie zdążyli ich nigdzie pokazać ani opublikować. Więc oczywiście na te historie czekam. Ale też spodziewam się innych historii, właśnie takich, których no właściwie nie jestem w stanie nawet wymyślić w tym momencie, co roku tak jest. Chociaż co bez roku... granicy polsko-białoruskiej. Tak, tak jest. Tak, mm. rzeczywiście to może warto powiedzieć, że w zeszłym roku tak się ułożyły te terminy konkursu, że historie z polsko-białoruskiej granicy nie zdążyły się załapać, jak to się mówi. Więc być może w tym roku tak będzie i być może autorzy zyskali taki czas na pogłębienie tych historii. A jaki jest w ogóle ten przedział czasowy, gdy chodzi o. Zdjęcia, które mogą być zgłoszone do konkursu, nie wiem, na przykład od października do września muszą być wykonane, czy to nie ma znaczenia? Mogą to też być zdjęcia sprzed kilku lat, ale tworzące osobny powtarz. Generalnie przyjmujemy historie właśnie zrealizowane w... W ciągu ostatniego roku, ale też regulamin pozwala właśnie na to, żeby w tych materiałach znalazły się zdjęcia z lat ubiegłych, bo też czekamy na materiały długoterminowe i wiem to, oglądam mnóstwo zdjęć, więc wiem, że nawet na tej granicy polsko-białoruskiej czy w Ukrainie fotoreporterzy pracują od lat, więc czekamy na takie historie, które są realizowane dłuższy czas. Krzysiek Miller, kiedy żył, był z nami. Zaczynał robić zdjęcia wtedy, kiedy jeszcze się wywoływało je. Potem weszły aparaty cyfrowe. Teraz go już z nami nie ma od kilku lat. Bardzo się zmienił świat fotografii, któremu się bacznie przyglądasz i w którym aktywnie uczestniczysz. Czy są jakieś założenia techniczne, jeżeli chodzi o regulamin nagrody? Właściwie dwa mam pytania. Po pierwsze, czy trzeba być fotoreporterem uznanym, znanym. Związanym z jakąś redakcją, żeby zgłosić się do udziału w tym konkursie? I po drugie, co w sytuacji, w której coraz więcej znakomitych zdjęć powstaje na przykład przy użyciu telefonu komórkowego? Trzeba być przede wszystkim autorem ciekawym świata i takim, który chce opowiadać historię innym. Od samego początku podkreślamy, że jest to konkurs dla wszystkich, którzy kochają fotografię i dla których to jest język wypowiadania się i realizowania, właściwie osobistej ekspresji. Czyli gdybym mógł, bo na przykład załóżmy, żebym umiał robić ładne zdjęcia, to też miałbym szansę się zgłosić? Ładne też, ale przede wszystkim ciekawe. No wiadomo, ciekawe, tak poruszające. E, tak, każdy właściwie niezależnie od tego, czy jest profesjonalistą, czy amatorem, chociaż dla mnie dzisiaj właściwie ta granica jest tak płynna i właściwie bez znaczenia, że każdy może w tym konkursie zaprezentować swój materiał i też co istotne, bo o to pytałeś, zdjęcia mogą być wykonane z dowolną techniką, więc mogą być to zdjęcia wykonane fotograficznym aparatem cyfrowym, ale też właśnie Telefony. Od początku bardzo nam zależało na tym, żeby to same właśnie historie i zdjęcia były najważniejsze. A nie czy ktoś tą fotografią zajmuje się od tygodnia, czy ma świetny, profesjonalny sprzęt. Tylko nas, jury konkursu, interesują mocne historie, ciekawe historie, poruszające opowieści. Na stronie wyborczejpl kośnik zdjęcia można poznać nie tylko regulamin konkursu do udziału w którym Państwa dzisiaj zachęcamy wspólnie z bratą, ale także zobaczyć pracę dotychczasowych laureatów. To jest bardzo ciekawe. W tym roku... Konkurs odbywa się po raz piąty, a jest taki jeden fotoreporter, fotograf Alessia Paduano, który wygrał dwukrotnie w czteroletniej, a w tej chwili w pięcioletniej historii nagrody. Więc też powiedzmy, że to nie jest tylko konkurs adresowany do polskich fotoreporterek i fotoreporterów. Można też rozsiewać wiadomości po świecie i zapraszać utalentowane osoby z innych części świata do wzięcia udziału w naszym konkursie, kto do tej pory triumfował. Może dodam tylko, że tak, tak jak powiedziałeś, konkurs ma charakter międzynarodowy i też regulamin konkursu jest w języku angielskim, także, tak jak powiedziałeś, można go udostępniać kolegom i koleżankom z całego świata. Pierwszą laureatką konkursu była Ania Liminowicz. Ciekawe jest, może dodam jeszcze to, że właściwie wszyscy kolejni też laureaci, właściwie tuż po otrzymaniu tej nagrody Krzysztofa Millera, niesamowicie się rozwinęli i rozpoczęli współpracę z tytułami prasowymi praktycznie z całego świata. To ciekawy przypadek jest właśnie Ani, która tuż po. Nawet książkę teraz wydała. Tak, Ania teraz wydała też książkę i widziałam się z nią tego lata i. Ona praktycznie od roku, od momentu zaognienia się tego konfliktu w Ukrainie, ona praktycznie codziennie pracuje. Co ciekawe, głównie w Polsce, do, za chwilę dopiero pierwszy raz pojedzie do Ukrainy, natomiast fotografuje dla tytułów z całego świata, od New York Timesa po The Globe, kanadyjskiego magazynu, więc to jest niesamowite. Podobnie jest w przypadku Alessio Paduano, którego wspomniałeś, dwukrotnego laureata naszego konkursu. Z Alessio też jestem w stałym kontakcie, i też e, często mówimy o tym, że to był taki zastrzyk e, takiej energii dla niego, ta nagroda. To, że są takie konkursy, że historię, którą on realizuje, ogromnym wysiłkiem od lat, bo Alessio od kilkunastu lat fotografuje uchodźców w różnych częściach Europy. To mu jakoś tak dodało właśnie skrzydeł, ta nagroda mu dodała skrzydeł i od właśnie od tamtej pory on też nieustannie pracuje. Przed rokiem dodajmy zwyciężył z ze wstrząsającym materiałem o bośniackim piekle. I nie tylko pokazał to, co w tej chwili się dzieje, gdy chodzi o falę uchodźców, o to, jak zmienia się nasz współczesny świat, ale też no, pokazał nam rejon, w którym znowu niestety zaczyna wrzeć, więc to jest też nie tylko oko, ale zmysł fotowoltaiczny. Gdzie pojechać, jak to się mówi kolokwialnie w waszym języku, na materiał, żeby znaleźć nieprawdopodobnych bohaterów. Dokładnie tak. Warto też wspomnieć o tym, że od drugiej edycji mamy też nagrodę Fundacji Gazety Wyborczej i laureatami tej nagrody do tej pory był Jędrzej Nowicki i Maciek Grzybowski. Także to znowu pokazuje też to, że i nagradzamy bardzo właśnie doświadczonych fotografów i takich, którzy są na początku swojej drogi i tych, którzy realizują materiały w Polsce, w swoich jakiś małych miejscach, blisko domu i takich, którzy bardzo dużo już podróżują i to doświadczenie jest dużo większe. Albo są też z innego kręgu kulturowego, tu warto przypomnieć o trzeciej edycji nagrody i o zwycięskim materiale z Iranu. O Karim Motagi z Iranu też. To był ten materiał, który trafił w swój czas, bo to była historia dotycząca COVID-u i żegnania zmarłych. Niesamowita opowieść. W Teheranie, blok 65. Tak, i tak dokładnie jak mówisz. To jest taki konkurs, który jest otwarty naprawdę przede wszystkim na historię i na autorów i autorki, którzy chcą tę historię opowiadać, niezależnie od miejsca, skąd pochodzą. I Te zdjęcia czytają. zwycięskie na, przypomnę, wyborcza.pl kośnik zdjęcia. Co roku trochę zmienia się skład żywi. Wiemy już, gdzie można znaleźć regulamin, że jest także w języku angielskim, więc można go szybką ścieżką mailową wysłać do. Różnych fotoreporterów. Bardzo polecam, bo warto być w gronie tych, którzy otrzymują nagrodę imienia naszego wspaniałego, wybitnego kolegi, który widział 13 wojen. Jedną też toczył sam ze sobą i swoim zdrowiem. Opisał to w książce 13 Wojen i Jedna. Przypomnę, ta książka jest z nami w studiu. No wspaniałe zdjęcia Krzyśka, nie tylko wojenne, że przypomnę. Na naszej stronie też można zobaczyć jego bogate archiwum. Grupa profesjonalistów, która ocenia zdjęcia nadesłane do konkursu, nieco się zmienia co roku, jak wspomniałem. Kto w tym roku się pojawia w żywi, Komu możemy zaufać? Poza tobą. Co roku, od, właściwie od pierwszej edycji towarzyszy nam Ewa Ewart, znakomita dziennikarka od lat współpracująca z BBC, która właściwie chyba zjeździła cały świat i opowiedziała mnóstwo niezwykłych historii i jest też szczególnie wrażliwa właśnie na takie głębokie opowiadanie za pomocą zdjęć. Karolina Sekuła, fotoedytorka w Bloombergu, od lat współpracująca z tym dużym właściwie domem mediowym w Londynie. Niegdyś zresztą fotodytorka Gazety Wyborczej i też fotografka. Aneta Kowalczyk z wydawnictwa Blow Up Press, która zajmuje się edycją książek fotograficznych, więc też niezwykłe wyczucie i takie zupełnie inne y, spojrzenie na fotografię. Maciek Nabrdalik y, z agencji Seven, wielokrotnie nagradzany polski fotoreporter, który zdobywał nagrody i na World Press Photo i w polskich konkursach m.in. Grand Press Photo. Pan Tomasz Kowalski z Deutsche Bank też od lat z nami w żyli. Co ciekawe, fotografuje sam dość się dość aktywnie, tak. <grych> dość aktywnie szczególnie w, w trakcie swoich licznych podróży. I fajnie, bo to jest takie zawsze spojrzenie z boku, może nie z branży, ale bardzo świeża ocena fotografii. Oczywiście Janna Krawczyk z Fundacji Gazety Wyborczej, która też przyznaje właśnie swoją taką oddzielną nagrodę. Paweł Kopczyński z Agencji Reutera, wieloletni fotoedytor, sam też autor zdjęć. Niesamowite oko do fotografii newsowej. Za chwilę rusza do Kataru, gdzie będzie przygotowywał fotoreporterów obsługujących tą imprezę. Niesamowite oko. Mówimy bardzo o mundialu, oczywiście. Bardzo doświadczony fotoedytor przez lata współpracując z wieloma fotoreporterami i fotoreporterkami niezwykłe wyczucie podczas oceny edycji materiałów, co jest dosyć też ważne w naszym konkursie. Nie tylko pojedyncze zdjęcia, ale też jak te historie są opowiedziane. I jak mówiłem Beata, Łyżwa-Sokół domyka skład tego rocznego żywi. Do kiedy i jaką drogą można zgłaszać się do konkursu imienia Krzyszka Milę? W tym roku na zdjęcia czekamy do 27 października. Wystarczy wejść na stronę wyborcza.pl do serwisu zdjęcia i tam już bardzo prosto jest odnaleźć właśnie to miejsce, gdzie zdjęcia można zgłaszać. Tam też jest regulamin. I tak jak powiedziałeś na początku, jest osobny serwis poświęcony nagrodzie, gdzie można obejrzeć materiały z poprzednich lat i też materiały Krzysztofa Millera. No i na koniec, oczywiście, pytanie o to, co idzie. Za nagrodą, bo tytuł to jedno, ale są też inne strony tego wyróżnienia. Mamy dwie nagrody. Tą główną za materiał fotograficzny roku, i tutaj mamy nagrodę 10 tysięcy złotych i nagrodę Fundacji Gazety 5 tysięcy złotych. Ale myślę, że to, co jest najważniejsze, to publikacja nagrodzonych materiałów. Co roku nagrodzone fotoreportaże publikuje duży format Gazety Wyborczej oraz serwis wyborcza.pl. Wszystkie informacje na wyborcza.pl kośnik zdjęcia, tam też fotografii Krzysztofa Millera i laureatów poprzednich edycji Nagrody Jego Imienia. Bardzo Państwa zachęcamy. Oczywiście warto też śledzić na bieżąco nasz serwis, tam przypomnienia o Nagrodzie. No i czekamy. A kiedy gala? Gala jak zawsze na początku grudnia. I jak zawsze poprowadzi ją obecny dzisiaj tutaj z nami w studiu Michał Nokaś. Z obecną tutaj w studiu Beatą Łyżwą Soku. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Czekamy na Wasze zdjęcia, drodzy Państwo. Pokażcie nam świat i odwagę patrzenia. To była ósma dziesięć. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, I państwu do widzenia. Do usłyszenia, Michał Nogaś. ósma dziesięć. Podcast Gazety Wyborczej.